Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek po południu odwiedził powiat Chrzanowski. Do Chrzanowa przyjechał z Olkusza. Spotkał się z lokalnymi działaczami, z którymi rozmawiał o programie wyborczym i promował PSL-owskich kandydatów do Sejmiku Małopolskiego z Bogusławem Mosiorem na czele. Podczas wizyty położył nacisk na 3 punkty programu wyborczego tej partii. Pierwszy dotyczył infrastruktury. A to jest rzecz niezwykle ważna, żeby do każdego siedliska, do każdego domostwa była dobra droga, utwardzona droga, był chodnik, była ścieżka rowerowa. To jest po prostu potrzeba taki trójpak drogowy ludowców. Szef PSL-u obiecał też odchudzenie tornistrów dzieci, darmowe posiłki w szkołach, a dla seniorów emerytury bez podatku. Po wizycie w Chrzanowie Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na spotkanie z mieszkańcami do Wygiełzowa.